To historia życia wzięta, a zaczyna się tak od chłopaka z getta, który chciał zdobyć świat. Wierzył bardzo mocno w swój potencjał i obiecał sobie, że spełni swe marzenia. Talentu i zaplecza to on raczej nie miał, ale uparty był jak osioł i w muzyce kochał się. Stracił dla niej głowę i świat z nią pojechał i od tamtego momentu z nią spędza całe dnie. Sam podnosił poprzeczkę, łamał wszystkie zakazy, chuju miał krytyków, pisząc swe bohomazy. Nie skończył żadnej szkoły, może był tam ze dwa razy. Poddał serce muzyce i nawet nie zauważył. W 15 latach zaczął zarabiać i z muzyki zaczęło mu spływać siano. Mocno wierzył w siebie przez te wszystkie lata, tylko na muzyce mu w sumie zależało. W końcu go zaczęli doceniać ludzie, bo ten chłopak dla nich od serca grał. Czasem na szpany siedział przy budzie, z muzyką odpływał siną. Czasem mówią ci, że nie dasz rady, a ich słowa lecą w